Siema, siema. Dzisiaj nie będzie streamu, bo za późno przyszliśmy, ale coś tam spróbuję nagrać. Turniej zaczyna się za 2 sekundy. Mamy 9 zawodników. I uwaga, start z Szymonem gram. No ładnie, to na pewno przegram. Dobra, Szymon zna to wszystko, więc nie ma co tutaj kombinować. Tak zrobi, czy co zrobi? Tak zrobił, dobrze. Tu mamy następne. Atak. Okej. To jest w ogóle rapidowy turniej. Nie wiem, czemu ja się tak śpieszę. Tak, Szymon też napisał, że przez chwilę myślał, że to Blitz. Trochę za szybko zaczęliśmy grać, no i teraz mogę się zastanowić, co przegonić go tu. Niezbyt bo mi się tutaj osłabia mój król. Nie bardzo mi się to podoba. Na spokojnie wierzę. Straciłem tu koncepcję zupełnie, ale gdzie tu atakować? Że tak. Będzie miał tego gońca przyblokowanego wtedy. Też jest teraz przyblokowany. No to coś za coś, nie? Ale ja mogę sobie tu wskoczyć na przykład. To jest chronione, jakby co, chwilowo. Atakujemy tu gońca. Proszę, mogę jeszcze tak próbować. No coś będziemy próbować. Herbata jest. O kurczę, to było złe. To było bardzo złe. To było bardzo złe, niestety. Bo mój król będzie goły i wesoły teraz. A Szymon raczej takie rzeczy wykorzysta. Korzysta z czasu. O! No teraz to chyba muszę tak zrobić, bo trochę się boję tego zbicia.
Może tu sobie wskoczę. No, już nie wskoczy. Okej. W takim razie moja wieża tutaj się wyswobodziła. Bardzo to jest pozytywne, moim zdaniem. Mogę się próbować przebijać, bo czemużby nie. Wydaje mi się, że pozycję mam lepszą, tylko że ja to potrafię skasztanić. Nawet najlepszą. Bardziej, że Szymon ma 1844 rankingu w Blitzu. Ale kiedyś mi się udało z nim wygrać chyba. Ale pewnie nie grał też na pełni możliwości. Mogę dalej próbować tutaj się przebijać. Co on tam skoczkiem chce? Gdzie on chce tam skoczkiem pójść? No bardzo ma. Taki motyw. Z atakiem na tego pionka. Dobra, może centrum jednak nie zostanie. Nie zostanie jeszcze zablokowany. Spróbujmy tak. Sposób. Nie? Im zbiję, to mi się pionki naprawią. Można spróbować. Zawsze mam też taki ruch.
Ja tak, on tak. Tak, on tak. Dobra, pionka do przodu jest. Ja nagrywam przecież. Dobra, pionka odzyskał. Ale zobaczymy, może coś pójdzie jeszcze, może coś się uda zrobić. Słabo. Teraz on jest piątka do przodu. Niedobrze.
O nie! Dobra. Dzięki. Ale było nieźle do pewnego momentu. Trzy blondery. O. Dobra. Coś tutaj namieszałem. Nieważne. Gdzie mi ten turniej zniknął? Dobra, kto tu jeszcze gra? Krzyniu, Don Quixote gra. Z kim gra Don Quixote? Już sprawdzamy. Silniczek. A niech będzie silniczek, to nie jest na żywo. Ja nagrywam na żywo. Mat w 6 pokazuje dla białego. Mat w 6. Mat w 2. Czy tu nie? I tu, tak? Bo jak on tu, to tu. A jak on tu, to... A nie, tu nie może. No tak, pan tu i mat. Ładnie. To znaczy nie tu mat. Jak on tu, to tu. Tak, dobrze mówię? A teraz to jest mat od razu. Ej, Don Quixote, co to było? Dobra, udało się Don Quixote'owi. Ktoś jeszcze gra? Jeszcze gra Krzyniu. Zobaczmy Krzyniu. Krzyniu z lisem. Prowadzi, lisu prowadzi. Lisu białymi. No tak, pole przemiany już jest nie do zatrzymania. Silniczek wyłączyłem, więc będę improwizował. Musi iść tu, tu. Ej, czemu tak? Tu trzeba było. Co? Lecimy na następną rundę. Kurczę, sorki za te reklamy, może je potem jakoś wytnę, bo na tym koncie nie mam oczywiście wykupionej. O, z kimże to ja gram? Z kropeczką. Starcie dwóch gigantów. Dobra, to Owenem. Owenem w nią. Owen, Owen. Ciekawe, czy ona pamięta. Ostatnio kropka też gra te otwarcia Larsena i Owena. Tylko nie wiem, czy ona zna je z drugiej strony, jak się bronić przed nimi, bo jak atakować, to ona wie dobrze. Plus jest taki, że ten skoczek nie może odejść.
chyba, że tak. Snajpera parkujemy, bo snajper będzie strzelał cały czas, ale jest mniej widoczny. Dobra, to się decyduj, stary, co? Znaczy, kropko, decyduj się, co ty chcesz z tym zrobić. Muszę tego przegonić. A może tak? O! Może tak. Musi gdzieś tu. Albo tu. Tutaj taki ruch, potem taki. Trochę mój król jest w środku, a kropka mnie ostatnio tak pięknie zamatowała, że trochę to jest ryzykowne. Dobra, ryzyk fizyk. No i snajper się przyda. Ciekawe, czy ja mikrofon mam włączony. O nie, jest włączony, dobra. No musisz, kropka, to zbić. Niestety musisz to zbić, bo jak tego nie zbijesz, to jest mat po prostu. No nie. Dobra. Co my mamy? Kto tu gra? Ale GG, kropka, było ok. W zasadzie to do momentu podstawienia tego skoczka, to chyba było wyrównane, mi się wydaje. Dobra. Kto gra? Lisu, Don Quixote, kocham Sylwię. Zobaczmy, kocham Sylwię. Kocham Sylwię. Wow, patrzcie, jaki kocham Sylwię ma ranking. Nie w kilmuchał, naprawdę. Lisu, zdaje się, ma mocno zaniżony w takim razie. Się nie opłaci chyba. No nie, bo Szymon ma plus 2, tak? Z materiałem jest do przodu, czyli wymiany się nie opłacają. Ale tu można by zepsuć jeszcze mocniej te pionki. No nie, no ja bym chyba bił, jak już coś, to tego bym bił. Tak. Tak. Jest to jakiś plan? Bił, bo jak ma taką przewagę materialną, no to chyba trzeba bić, nie? Co tutaj się dzieje teraz? Przejdź do przodu czy królem?
Może królem. Króla trzeba do środka. Chyba nie. Tu? Ale to potem nie ma gdzie odejść, to wiesz. Słabo. No nie, teraz jest to i koniec. No. I powie, że najlepsze co może zrobić teraz to zbić. Wygrane. No to już w ogóle jest taka kaplica. To już wiadomo, że jest przegrane. No nie, no co by tutaj, co by tu kocham Sylwię nie zrobił. No nie. Nie da rady. To tu jeszcze gra Lisu. Lisu gra z kim gra Lisu? Z Don Quixotem. Sytuacja jest taka, że Lisu jest plus 7. Hetmana do przodu jest Lisu. Wow. Nieźle. No, to niebezpieczne i koniec, i po hetmanie. Bo tu... Nie no, chyba, że tu pójdzie. Dobra. No to tu bije. To bije, potem tu wieża, tak? To bije. O, zacięta walka. No ale Don Quixote jeszcze ma dwie wieże, więc nie jest powiedziane. No ja bym się ruszył tu. Ale Don Quixote ma dwie wieże, więc jeszcze ma szansę. Jest to jakiś, tu jest atak i tu jest atak, nie? Czyli... Tylko, że... Hmm.
Hetman jest tutaj uwięziony teraz. No nie jest to zbyt fajne, bo Hetman nie ma jak uciec, nie? Wystarczy, że tu podejdzie królem. Albo tak. No i Hetman ginie. Ale Lisu miał dużą szansę, tylko niepotrzebnie tego hetmana sobie tu uwięził. No. Trzeba było tutaj, chyba pewnie, prawdopodobnie trzeba było robić ucieczkę dla tego króla tu. Tu ich król bezpieczny. No niestety. Miał listę szansę. Dobra, co my teraz mamy? Jeszcze ktoś gra. Kocham Sylwię. Kocham Sylwię. Z kim gra? Kocham Sylwię. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Gdzie jest? Ja mam grę jakąś? Hej! Hej, bo tu już nikt nie gra, widzę. A nie, gra jeszcze. Krzyniu i HGFD. Dobra. Patrzmy. Krzyniu i HGFD. Na czacie. Niebezpiecznie tu jest. Niebezpiecznie. Ja bym tu chyba bił to. No nie, no tak to się tu broni wszystko. O, krzyniu tu pocisnął, patrzcie, ale nie. Dobra. Hmm.
Aż cię na czas go załatwi. Nieźle. No, ale to będzie remis chyba, tak? Przyjmowałem i nie zdążę. 4. Może zdążę. Kocham Sylwię. Ucieczka. Albo może nie ucieczka, może atakować tego. Teraz ciach, ciach, ciach. Nie zadziała, nie? Może zadziała, bo to byłby mat wtedy. To jazda. Tego nie przewidziałem, co? Tak. Jak on zbije to tu, a tak to robię tu w szach. Tu wygrywam końca. Okej. Jest szansa.
No dobra, to co? To teraz ja atakuję, tak? Czy tu mogę się zabezpieczyć w ten sposób? Blokuję sobie tego skoczka. Mam szansę wygrać, a kocham Sylwię, ma taki ranking, że będę zadowolony, jak mi się uda to wygrać. Aha, no to był zes. Szacha dał. I wymieniamy hetmany. Jak się uda. Nie no, on nie będzie chciał wymienić. Okej. Tutaj przejdziemy. Dobra, odblokowujemy wieżę. Robić jeszcze, ale gdzieś ją mam. Coś takiego. Jak nie coś takiego, to coś takiego. I wykrywam pionka. Nie mogę teraz, dobra, ale mogę zbić to. Coś takiego. Tak, podwalił. Podwalił hetmana, ale nie zauważył. Znaczy ja nie zauważyłem. To jest mat pionkiem. Yes! GG!
Dobra, zobaczmy, kto gra. Kto tu gra? Szymon pewnie. O, Szymon z Don Quixotem, Lisu z HGFD. Dobra, Szymon z Don Quixotem. Może... Nie, zobaczmy Lisa z HGFD, bo tamci to wiemy, że dobrze grają. A tu zobaczmy, co się dzieje, bo Lisu dzisiaj ma formę chyba. Muszę wyjść na chwilę, także sorry. O, Magnusio przyszedł. Cześć, Magnusio. No to jest Magnusio. Pokazałeś się tu do kamery, czy nie? O, tu. Chodź, pokaż się tu do kamery. Nie chcę się pokazać. Czekajcie, bym wam pokazał Magnusa, ale... Hej, Magnus. Chodź tutaj. Chodź tu, łobuzie. Chodź. No chodź tu. No chodź tu, chodź. No Magnus, to jest Magnus. To jest Magnus. A tak, to jest taki groźny pies, taki strasznie groźny, zabija miłość. No, dobra. Czekajcie, bo HGFD tutaj trzeba puścić. HGFD i Lis. No tak, 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 o, zobacz, tak, tak. HGFD wygrywa? Hej! Hej! HGFD wygrywa, to tą wieżę dobrze. No nie! Dobra. Brawo Lisu! Brawo! Ładnie wypatrzył potem. O, teraz ja gram z Lisem, tak? Dobra, co my tu mamy? A pójdziemy tak. Czekajcie, muszę wziąć sobie słuchafonę, bo nie słyszę dźwięku.
A, tutaj się robi groźnie. Bo tu jest szach. Ja nie mogę tego zablokować. Bo on to odbija. Okej. Muszę się wycofać. Lisu ma 1300. Ranking nieźle. Plandersi tutaj rosną w siłę, muszę przyznać. Jest dobrze. Okej. Dobra. Teraz to mogę zaparkować. Złapać tego końca teraz. Bardzo. Ale tutaj jest taka sytuacja. W razie czego. No i co, Lisu, teraz tu nie możesz, tu możesz, tak? Nie, tu też nie może, bo tu pionek. Tu nie może, bo tu goniec. Tu nie może, bo tu to. Chyba no, hetman mój. Hetman mój albo mat. Wybrnął z tej sytuacji.
Dobra, on mi zbije wieżę, ale ten goniec nie przeżyje. Słabo to wyszło. Kurczę, ten pionek leci. Tracę Hetmana. Nie, nie tracę tu Hetmana. Ale on się ustawi tu. Spróbuję tak. Kurczę, tego nie przewidziałem, no. A więc zobaczmy kogoś lepszego ode mnie. Szymon z Maciuśka. Nie, Szymon gra z HGFD. Okej. Okay. Szymon wygrywa. Czyli to pewnie zbije. Odciął króla. No i co teraz pioneczkami? Do przodu.
ja bym tak czy inaczej zrobił tutaj ucieczkę króla. Co? Bo to jest... Nie jest to zbyt bezpieczne. To gra jeszcze Don Quixote gra z krzyniem. Pionki, tak? Aha, ale ten pionek zaraz będzie w polu przemiany, tak? No i tu. A nie, bo to jest chroniony ten pionek, kurczę. No dobra, to chyba Don Quixote to wygra jednak. Okazał się za silny. Czy ktoś jeszcze gra? Nie, to już ostatnia gra z tej rundy. A to ostatnia runda jest. Dobra, fajny był turniej. Dzięki wszystkim za oglądanie, bo to już się zaraz skończy. Czyli pierwsze miejsce Szymon, Maciuśki drugie miejsce, Lisu trzecie miejsce, ja byłem czwarty. No i tak to się zakończyło. Zobaczmy jeszcze innych. Potem był Krzyniu 68, potem był Kocham Sylwię, Kropka była na siódmym miejscu, HGFD ósme miejsce, dziewiąte miejsce ScientistXX. Jakiś nowy, nie znam, z Indii. I Pit 114 niestety nie zagrał, bo chyba za późno dołączył. W każdym razie dzięki wszystkim i do zobaczycha. Cześć.